Audyt społeczny to jest taki audyt, który ma na celu pokazać, czy firma przestrzega praw człowieka. To znaczy, to jest taki audyt, w którym sprawdzamy, w jakich warunkach ludzie pracują, czy firma nie zagraża środowisku i jak jest umiejscowiona w społeczności lokalnej, jakie są oddziaływania z tą społecznością lokalną. Przygotowania do audytu trwają dosyć długo i nie sprowadzają się tylko i wyłącznie do analizy dokumentów czy różnego rodzaju statystyk. Właściwie zaczynają się w momencie, kiedy człowiek schodzi trochę z fotela, czy to fotela w biurze, czy w samochodzie, dlatego że już sama podróż do fabryki, do zakładu pracy, to jest taki czas na przygotowanie się, na przemyślenie, jakie pytania będziemy chcieli zadać, ale to jest też czas takiego budowania uważności na to, co się dzieje wokół. I to budowanie uważności pozwala zobaczyć zjawiska, których nie widać z dokumentów. I my jako audytorzy TIV Rheinland jesteśmy takimi obserwatorami uważnymi nie tylko zmian w prawie, ale też zmian w społeczeństwie. Audyt socjalny to jest taki audyt, który pozwala nam zrobić zdjęcie firmie z wielu perspektyw. Z perspektywy pracownika, z perspektywy mistrza, brygadzisty. I to jest taki audyt, który pozwala nam zobaczyć problemy wielowymiarowo. To jest szczególnie ważne dzisiaj, kiedy wiemy, że przedsiębiorcy też mają różnego rodzaju problemy, czy z pozyskiwaniem pracowników, czy z ich utrzymaniem. W związku z czym taka informacja z wielu stron pozwala nam też dać konkretne zalecenia, czy konkretne uwagi, jak sobie radzić z problemami. W trakcie przejścia zakładu trzeba być cały czas uważnym na to, jak zachowują się ludzie, w jakich warunkach pracują, czy przestrzegają zasad bezpiecznej pracy. Bardzo ważną częścią audytu socjalnego są rozmowy z pracownikami, indywidualne i grupowe. Najczęściej prowadzimy je w takich miejscach, które są dla pracowników miejscami ich codziennego życia, to znaczy to może być stołówka, szatnia, ponieważ to są przestrzenie, które też pozwalają na zachowanie prywatności. I w trakcie tych wywiadów zadajemy pytania o to, jak się pracownikom pracuje, z jakimi problemami oni mają na co dzień do czynienia. W związku z czym to jest bardzo ciekawe źródło informacji na temat tego, jak w praktyce działają procedury, czy to związane z sprawiedliwymi warunkami zatrudnienia, czy chociażby z przestrzeganiem przepisów BHP. Bolsius International jest największym w Europie producentem świec, wkładów i zniczy. Poziom zatrudnienia w całej firmie wynosi obecnie 1200 osób. Firma podejmuje wiele działań, aby spełniać wymagania standardów etycznego handlu i ochrony środowiska naturalnego. Jej wyroby trafiają do ponad 60 państw na całym świecie. Wysoką jakość i bezpieczeństwo produktów Bolsius potwierdza certyfikat wydany przez TIV Rheinland. Lubię porównywać spotkanie zamykające do takiego spotkania między pacjentem a lekarzem. To znaczy, po audycie mamy wyniki badań i wspólnie z tym pacjentem jesteśmy w stanie przygotować pewien plan leczenia, pewien plan poprawy. Myślę, że to jest o tyle ciekawe spotkanie, ponieważ nie jest to spotkanie, na którym padają oceny takie, jak padają w trakcie audytów certyfikacyjnych. Zdałeś, nie zdałeś, otrzymasz certyfikat, nie otrzymasz certyfikatu. Tutaj mamy szansę zbudować plan poprawy i udoskonalenia warunków pracy. To, co najbardziej cenię sobie w swojej pracy, to to, że to nie jest tylko taka praca teoretyczna. To znaczy, wracając z audytu, ja wracam z jakimiś konkretnymi pytaniami przedsiębiorców, z konkretnymi obserwacjami i te obserwacje, pytania jestem w stanie przekazać dalej w trakcie prac różnego rodzaju grup roboczych i porozmawiać nad konkretnymi rozwiązaniami. Na przykład grupie roboczej przy ministerstwie, czy też w trakcie konsultacji z panią Beatą Faracik z Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu. A powiedz mi, a co sądzisz o tym zapisie trzecim w tej liście kontrolnej? Wiesz co? Wydaje mi się, że jest okej, okay, ale sprawdźmy jeszcze z wytycznymi ONZ do spraw biznesu i praw człowieka. Aha. Tak, wydaje mi się, że będzie spójne. Żeby zrozumieć to, co się dzieje w zakładzie pracy, to trzeba też zrozumieć, w jakim miejscu on się znajduje.
I dlatego szalenie ważne jest, żeby poznać otoczenie, miasto, w którym mieszkają mieszkańcy. To, gdzie robią zakupy, to, gdzie chodzą na spacer, gdzie spędzają czas wolny. I dlatego tak szalenie istotne jest, żeby też spojrzeć nie tylko na fasady budynków, ale zrozumieć też to, co się dzieje na podwórkach, w bramach. Moja praca jest ważna, bo dzięki niej mam realny wpływ na to, żeby poprawić warunki pracy w zakładach.